Przez 3 dni w Wadowickim Centrum Kultury trwały przesłuchania w ramach 13. Festiwalu Artystycznego Talenty 2013. W niedzielę 8 grudnia podczas uroczystej gali poznamy osoby, które zostały wyróżnione nagrodą główną. Znamy już wykonawców w poszczególnych kategoriach, które zostały nominowane do tej nagrody. Oto prezentacje w kategorii muzyka i wokal, taniec oraz recytacja i teatr.
więc zaczynajmy w ramach koncertów nasz koncert, czyli szereg występów gimnastyczno-muzyczno-wokalnych przy współudziale orkiestry, czyli instrumentów dętych, rżniętych i szczypanych. A więc zaczynajmy. Głosy też ostatnio mi się jakoś układają, więc chyba najwyższy czas pomyśleć o jakiejkolwiek by to nie było świetlanej przyszłości. No nie wiem, może to ten wiek albo zaniki pamięci. Ciemność i chłód. I głos wołający moje imię. Aniu! 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 Dlaczego właściwie nie mogę odpowiedzieć? Co się dzieje? Nie wiem. Ale przecież to ja się spowiadam, a nie on. To ja! To ja przychodzę! Ja potrzebuję pomocy! Przyjmę, że jest mężczyzną. I będę go nazywać on, dopóki nie okaże się, że jest czymś innym.